Dobry wieczór Państwu. Program Wolne Głosy. Czas zacząć. Witam naszych gości. Są nimi przedstawiciele polskiego parlamentu. Pani Karolina Pawliczak, reprezentująca Nową Lewicę. Dobry wieczór, pani poseł. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam Państwa. I pan Mariusz Gosek z Solidarnej Polski. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się. Chciałbym, żeby państwo skomentowali jako politycy, no ale także jako współrodacy, bo uczestniczymy wszyscy w jakiś sposób w życiu politycznym, w tym, co się ostatnio dzieje, to pewne wzmożenie, jakie dostrzegamy gołym okiem i w publicystyce, i w mediach społecznościowych, związane z informacją o nadchodzących w przyszłym roku ćwiczeniach, na które będą powoływani ludzie z rezerwy, nasi rodacy. Przyznam, że część artykułów medialnych, publicystycznych, jakie się zdążyły już ukazać, ma w moim odczuciu wymiar trochę histeryczny, ale ciekaw jestem, jak państwo to całe wzmożenie oceniają. Pani poseł, prosimy. Tak, faktycznie potwierdzam, panie redaktorze, że jest bardzo dużo pytań i wątpliwości dotyczących tych właśnie ćwiczeń. Wczoraj myślę, że większość z nas słuchała konferencji prasowej zorganizowanej przez wojsko, przez sztab, przez pana pułkownika, który przedstawiał, jak będzie szczegółowo wyglądać ten harmonogram czy też program ćwiczeń. Natomiast dociera do mnie bardzo wiele pytań, szczególnie ze strony młodych ludzi, którzy mają wątpliwości, mają właśnie pytania i rozważają, jak to będzie wyglądać. Często też słychać, bym powiedziała, w tych zapytaniach strach, bowiem to wygląda jak jakaś powszechna mobilizacja. Ja myślę tak, szanowni państwo i panie redaktorze, otóż wynika to prawdopodobnie z dezinformacji, czyli z takiego poczucia nieustającego strachu, który to strach wpaja w nas obecnie rządząca władza, czyli pokazywanie, że jesteśmy w ciągłym niebezpieczeństwie. Oczywiście to Pani poseł? Panie redaktorze, proszę pozwolić mi dokończyć. Oczywiście to niebezpieczeństwo jest za wschodnią granicą. Nie zmienia to faktu, że należy się naszemu społeczeństwu konkretna informacja. Otóż prawdopodobnie jeszcze do końca roku będzie wydane rozporządzenie w tej formule dotyczącej ćwiczeń, konkretnej formule rozporządzenia Rady Ministrów, pokazującej, jak dokładnie będzie przebiegała ta kwestia. Trzeba dokładnie wszystko przedstawić, uspokoić, szczególnie właśnie, tak jak powiedziałam, młodych ludzi w tym temacie, jak to będzie wyglądać, kto konkretnie będzie mógł być powołany do tych ćwiczeń, bo przecież nie całe społeczeństwo, wszystko jest oczywiste. Ale wszystkie informacje, o których pani poseł mówi, właśnie zostały podane przez ministerstwo. Nie wszyscy. Są konkretne kategorie, na które wojsko liczy, więc ja nie odnoszę takiego wrażenia, żeby obecna władza straszyła naszych rodaków. Myślę, panie redaktorze, że w nas również w politykach, czy my powinniśmy przyjąć również taką oto rolę, pokazywanie, jak to dokładnie wygląda. Ja, żeby była jasność, jestem zwolennikiem tych ćwiczeń. Uważam, głosowałam za ustawą o obronie ojczyzny. Uważam, że dziś mamy sytuację, tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo niepokojącą. Putin jest osobą nieprzewidywalną. Nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Nie widzimy również nadal niestety końca tej wojny, choć wszyscy chcielibyśmy bardzo, aby Ukraina wygrała. Stąd te ćwiczenia w mojej ocenie są potrzebne. Natomiast należy wszystko bardzo dokładnie przedstawić, wyjaśnić, a przede wszystkim uspokoić, kto będzie powołany do tych ćwiczeń, jak one będą trwały. Przecież to będzie dwudniowe zaledwie ćwiczenia. Jak w tym, szczególnie tak jak mówię, adresowanym do młodych ludzi temacie należy się odnieść. I to jest nasza rola, to jest nasza funkcja i uważam, że należy mówić dokładnie. Dobrze, że wczoraj odbyła się ta konferencja, ale być może należy takich konferencji, takich przekazów, nie niepokojących informacji, dawać więcej. Ja powiem jeszcze coś. Otóż dzisiaj odbyła się konferencja, zapraszam do mediów kaliskich w moim rodzinnym mieście w Kaliszu, gdzie stanęli przed siedzibą Platformy Obywatelskiej posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Żenująca konferencja, strasząca przede wszystkim społeczeństwo. Jak to by mogło wyglądać, czy jakby mogła wyglądać rzeczywistość, gdyby rządy przejęła opozycja? Otóż no właśnie o tym mówię, że rola nasza dzisiaj jest zupełnie
inna, nie straszenie społeczeństwa, ale pokazywanie i uspokajanie, a przede wszystkim odpowiedzialność za to, co się dzisiaj w naszym kraju dzieje i co może się wydarzyć niestety w wyniku zagrożeń płynących ze strony Rosji. Panie pośle, jak pan postrzega kwestię straszenia, uspokajania i przewidywania, co może się wydarzyć? Panie redaktorze, ja przypominam sobie te obrazki, jak poseł Sterczewski czy inni tam biegali po granicy, sabotowali działania rządu polskiego i przeszkadzali w obronie granicy i ojczyzny. Dzisiaj wszyscy przyszli po rozum do głowy, przepraszam za tak mocne słowa, ale w sytuacji, gdy faktycznie ta agresja nastąpiła, ale pamiętam, co posłowie opozycji wyprawiali, bo tak to trzeba nazwać, na granicy polsko-białoruskiej i przeszkadzali ile można. Bo tak to wtedy wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o mężczyzn, ja bym miał taką serdeczną prośbę, żeby nie robić z polskich mężczyzn naprawdę takich fajtłapów, którzy wszystkiego się boją, bo do mnie do biura, ja dzisiaj miałem nawet dyżur, docierają kompletnie inne sygnały. Ja nie wiem, czy do opozycji zgłaszają się jacyś inni panowie. Ja rozmawiałem dzisiaj z grupą młodych ludzi. Takie szkolenie, pani poseł, jak pani wie, zapewne jest inaczej. Obrona ojczyzny jest obowiązkiem konstytucyjnym, artykuł 85, konstytucja. Tą, na którą często się powołujecie, a szkolenie w sytuacji, gdy mamy faktyczną agresję i zagrożenie, to nie jest straszenie. Zagrożenie jest realne również dla państwa polskiego. I dzisiaj trzeba to sobie odpowiedzialnie powiedzieć. I odpowiedzialny każdy polityk, reprezentujący obojętnie jakie ugrupowanie polityczne, powinien wiedzieć, że do wojny poza sprzętem wojskowym potrzebujemy również wyszkoloną, jak najliczniejszą armię. Zamiar jest taki, żeby ta armia liczyła 350 tysięcy i ja uważam inaczej niż pani poseł, że polscy mężczyźni są do tego przygotowani, są gotowi na to i takie szkolenie mogą przejść. Natomiast co do dezinformacji, to najwięcej z tego, co dzisiaj też analizowałem, robiłem research mediów, to wprowadzają jej politycy. Zachęcam do tego, żeby sięgać do sprawdzonych źródeł, chociażby na stronę Wojska Polskiego, zamiast chodzić do, przepraszam, ale biur jakikolwiek polityków, już obojętnie, czy koalicji, czy opozycji, i na stronie Wojska Polskiego są te informacje i zapewne pani poseł też tą stronę odwiedziła w dniu dzisiejszym. Warto. Zachęcam do sprawdzonych źródeł zerkać. Ta forma tych szkoleń jest elastyczna. To nie jest tak, że to jest jakiś nagły, powszechny obowiązek służby wojskowej. Będzie można dostosować termin. Są również odstępstwa w sytuacjach wyjątkowych. Natomiast poza tym, że Polska się zbroi, o czym informuje cały świat i stajemy się potęgą militarną w Europie, do tego jeszcze potrzebujemy licznej armii. Ja uważam, że takie szkolenia są bardzo potrzebne w sytuacji naprawdę tego, że Polska jest realnie zagrożona i to nie jest straszenie, to jest realne spojrzenie na rzeczywistość geopolityczną, szczególnie na to, co dzieje się na wschodniej flance NATO. Pozwolę sobie jeszcze tutaj dopowiedzieć do tego, co pan poseł mówił, że również dość rzetelnym źródłem informacji o tym, co się dzieje w kwestiach militarnych, są specjalistyczne strony, fora militarne, często prowadzone przez byłych już wojskowych, którzy są w stanie spoczynku, ale mają za sobą duże doświadczenie i mogą na przykład mówić więcej niż ich koledzy jeszcze w czynnej służbie, generałowie Polku. Jeżeli mogę jedno zdanie ważne, bo panie redaktorze, o co teraz chodzi? To jest gorąca prośba do polityków też opozycji. Jeżeli my naprawdę słuchają nas Ruscy, bo tak trzeba na nich powiedzieć, to mi ambasada rosyjska przysłuchuje się temu wszystkiemu. Jeżeli my naprawdę będziemy robili z polskich mężczyzn jakichś fajtłapów wystraszonych, no to niczemu dobremu nie służy. Polacy są przygotowani do tego, żeby... Panie pośle, ja myślę, że rosyjskie służby zdają sobie sprawę w tej chwili z potencjału naszego, także wewnętrznego, co do obrony. I właśnie na tych portalach prowadzonych przez specjalistów od kwestii militarnych można znaleźć informacje, że wydaje się, że nie brakuje w ogóle chętnych do służby, czy to w wojskach terytorialnych, czy w służbie zawodowej, czy w dobrowolnej służbie zasadniczej, bo jest też i taka formuła, gdzie się ludzie zgłaszają. Natomiast musimy chyba jako państwo i jako siły zbrojne oszacować, ilu mamy pewnych specjalistów, których potrzeba. Nie tylko żołnierzy piechoty zmotoryzowanej, ale tych, których najbardziej brakuje. Kierowców, logistyków, informatyków. I z tego, co ja zdołałem z tych informacji wyselekcjonować, chodzi głównie o
oszacowanie tych właśnie specjalistów. Wojna na Ukrainie pokazała dobitnie, że tacy ludzie są w siłach zbrojnych na wagę złota. Oby nasze siły zbrojne nigdy nie musiały przekonywać się w polu, czy są dobrze przygotowane, czy nie, źle, ale kontynuujmy tą rozmowę, bo ona jest dość ważna. W tej chwili do polskich jednostek już trafiły pierwsze, dzisiaj przybyły pierwsze zakupione z Korei czołgi i armatochaubice samobieżne. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem szybkości, z jaką Korea tutaj wywiązuje się ze swojej części umowy, jeśli chodzi o dostarczanie tego sprzętu. Polska modernizuje swoją armię w tempie rzeczywiście błyskawicznym. No tutaj państwo przypominaliście, że głosowaliście za tą ustawą, czyli jest tutaj zgoda. A jak państwo z kolei oceniacie, no właśnie, zgodę społeczną na ponoszenie kosztów, bo te koszty po prostu będziemy za te czołgi płacić, tak? Za cały ten nowoczesny sprzęt. To się odbije na stanie finansów publicznych. Jak pani poseł ocenia właśnie zdolność Polaków, świadomość Polaków, że to bezpieczeństwo jednak kosztuje? No tak, sytuację mamy, szanowni państwo, wyjątkową. Któż mógłby przewidywać jeszcze kilka lat temu, że trzeba będzie się zbroić, ale faktycznie dzisiaj mamy taki czas niebezpieczny, że zdajemy sobie sprawę, myślę, że wszyscy z tego, że stan naszego uzbrojenia na ten czas czy na ten moment jest niewystarczający, stąd należy te zakupy dokonywać. Przypomnę tylko, że do 2035 roku już myślę, że nie ta władza, tylko następna, ale tak jest w planach, jeśli chodzi o zakup sprzętu dla wojska, uzbrojenia. Przewiduje prawie 500 000 000 zł na ten cel. W przyszłym roku już jest zaplanowany prawie 100 miliardów złotych, także tempo jest dość znaczne. Natomiast o ile ja pozytywnie przyjmuję, że należy absolutnie w tym obszarze zwiększyć środki, no bo dzisiaj mamy taką, a nie inną sytuację, o tyle mam wątpliwości, przyznam, co do strategii zakupowej, jeśli chodzi o te poszczególny sprzęt wojskowy. Wspomniał pan redaktor o współpracy z Koreą Południową. Ja mam duże wątpliwości, przyznam szczerze, jeśli chodzi akurat o zakup sprzętu z tego kraju. I już króciutko uzasadnię, bo myślę, że też nie będzie tak wiele czasu, żeby o tym tak dużo rozmawiać. Ale na przykład choćby zakupowane będą armatochaubice K9, czołgi K2. No dobrze, jeśli chodzi o czołgi, tutaj przyjęłabym to pozytywnie. Natomiast my mamy doskonały sprzęt w postaci krabów, które to produkowane są w Stalowej Woli. Przypomnę, jest to produkt naszego przemysłu zbrojeniowego. Jest bardzo dużo negatywnych opinii w tym obszarze. Dlaczego te zamówienia nie idą w stronę polskiego przemysłu? Dlaczego Polska ma tego nie produkować? A jest bardzo proste wyjaśnienie. Polski przemysł zbrojeniowy w ciągu ostatnich 30 lat był wygaszany. I nie jest w stanie polski przemysł zbrojeniowy w ciągu kilku miesięcy uruchomić nowych linii technologicznych, przepraszam, nowych linii produkcyjnych, które wyprodukowałyby całe zamówienie, tak? 100, 200 sztuk. To jest niewykonalne. Panie redaktorze. To, co się likwidowało przez lata, nie da się w ciągu kilku miesięcy odpalić. Tak, ale gdybyśmy zainwestowali, pamiętajmy o tym, że rząd PiSu to jest 7 lat już funkcjonowania tej władzy. W związku z tym, gdybyśmy zainwestowali wcześniej w ten przemysł, gdybyśmy wspierali tą gałąź gospodarki, to w mojej ocenie moglibyśmy dzisiaj być naprawdę na wygranej, jeśli chodzi o tą produkcję. Tym bardziej, że właśnie zupełnie inne mam informacje. Otóż gdyby zamówienie było konkretne, gdyby producenci wiedzieli, ile, jakie zamówienia polska armia, w jakiej ilości, na jaki czas, bo to przecież wszystko jest niezwykle istotne dla linii produkcyjnych, gdyby ta wiedza była powszechna i znana i konkretna, to zamówienie mogłoby być zrealizowane w określonym czasie. Natomiast skoro już od dłuższego czasu słyszy się o tym, że ta współpraca z Koreą Południową będzie również w
obszarze tego sprzętu wojskowego, mówię oczywiście o K9, realizowana. Stąd też no, przemysł Stalowej Woli w tym temacie się zatrzymał. No, my mamy, z tego co pamiętam, bodajże 60 na wyposażeniu, 60 krabów, a one się doskonale sprawdziły w Ukrainie i w mojej ocenie należałoby naprawdę tutaj te środki i w tym obszarze działać na tyle, żeby zintensyfikować tą linię produkcyjną. Ja uważam po prostu, że jest to działanie antypolskie. Nie wiem, czy pan poseł się ze mną zgodzi, czy też nie, ale dlaczego mamy uruchomioną linię, moglibyśmy zainwestować i wspierać ten przemysł, a tutaj kupujecie państwo gorszej jakości zdecydowanie armatochaubice z Korei Południowej. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Panie pośle. Znaczy przede wszystkim, bo pani poseł powiedziała, jak to mogło przejść jeszcze kilka lat temu, że dojdzie do wojny. No przewidział to kilkanaście lat temu, świętej pamięci profesor prezydent Lech Kaczyński, i mówił wtedy o tym, co się wydarzy, i no niestety to dzisiaj jest faktem. Jeżeli chodzi o linie produkcyjne w przemyśle zbrojeniowym, ja wskażę chociażby na przykład MESCO, skąd pochodzą słynne pioruny. No musimy wiedzieć, że w wielu zakładach produkcji broni ten przemysł był zwijany przez całe lata. Dzisiaj powstają nowe linie technologiczne, nowe linie produkcyjne, ale równolegle do produkcji na 100% według tego, co dostępne na tych taśmach polskich, musimy też plus ściągać dodatkowy sprzęt. Także ten koreański, który jest bardzo dobrze oceniany, sprawdza się. Także te kontrakty muszą być zawierane. My musimy w bardzo szybkim czasie maksymalnie dozbroić polskie wojsko i to, że jesteśmy chwaleni, czy pokazywani jako przykład, nawet przez polityko, które dzisiaj o tym pisało, czy przez zachodnie państwa, wskazywani jako potęgę militarną w Europie, wzór do naśladowania. Bo to nie my, pani poseł, mieliśmy problem jako Rzeczpospolita Polska z tym, żeby ułożyć wymagane 2% na Pakt Północnoatlantycki, na NATO. To Niemcy miały z tym problem. To Niemcy, które w tamtym czasie, czyli w latach rządów jeszcze PO-PSL, produkowały największą ilość broni na świecie. Tylko tą bronią, jak opisał Liberace, ale krytyką Niemców. Bo chcę do faktów przejść. Skompromitowaliście się już patriotami. Ale jeżeli pani pozwoli. Tylko że produkując tą broń, równocześnie nie polskie media. Die Welt dopisał, Liberation też bodajże chyba o tym pisał, handlowali tą bronią do Rosji. I to jest problem. A w międzyczasie był zwijany przemysł obronny i likwidowane jednostki w Polsce. I dzisiaj to wszystko jest rozwijane. No proszę zwrócić uwagę, kto jest, nie chcę tu wymienić nazwisk, ale kto i co mówił na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Przecież to jest dzieło pana Antoniego Macierewicza. Te Wojska Obrony Terytorialnej wiemy, jak są istotne, jak są ważne, chociażby w sytuacji tego, jak sprawdzają się też terytorialsi na Ukrainie, tamtejsze Wojska Obrony Terytorialnej. Także ja uważam, że trzeba to optymalizować. Polski przemysł zbrojeniowy działa na 100%, ten rozruch jest uruchomiony, tylko że tak naprawdę ta sytuacja agresji nieprzewidywalnego, bo to jest największym zagrożeniem, że Putin jest osobą nieprzewidywalną, rzeźnika, ta agresja jest tak wyeskalowana, że naprawdę musimy być jak najszybciej przygotowani, w pełni dozbrojeni i musimy posiadać optymalną ilość, jeżeli chodzi o także rezerwy Wojska Polskiego. Dobrze, zostawmy na razie kwestię naszego uzbrojenia, naszych przygotowań do, miejmy nadzieję, wojny, której nigdy nie będzie, ale przygotowywać się ewidentnie trzeba. Cieszę się, że państwo co do pryncypiów się zgadzają, są rozbieżności co do szczegółów. Natomiast porozmawiajmy chwilę o sytuacji gospodarczej, w jakiej się nasze państwo, nasze społeczeństwo w tej chwili znajduje. No, zaczęła się już ta zima, którą tak nas straszono pod koniec lata, że będzie chłodna, głodna i ciemna. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby te najczarniejsze scenariusze się sprawdzały. No niemniej kryzys jest, inflacja, to są zjawiska dostrzegalne na całym praktycznie świecie. My również w tym systemie naczyń połączonych uczestniczymy. Jak państwo oceniacie obecnie naszą kondycję jako państwa, jako polskiej gospodarki? Pierwsze być może bardzo jeszcze
umiarkowanie optymistyczne sygnały płyną od ekonomistów co do stopnia wzrostu inflacji, tak, że ona zaczyna powolutku wyhamowywać. Jak państwo oceniacie naszą sytuację? Zacznijmy może od pana posła. Panie redaktorze, przede wszystkim cieszą te właśnie zmienne, o których nawet dzisiaj informowali też eksperci. Informował też wczoraj Narodowy Bank Polski, informował też pan prezes Adam Glapiński, czyli że ta inflacja będzie wyhamowywać, a mam nadzieję, że w konsekwencji także później i spadać. Sytuacja jest bardzo trudna. Te zmienne dotykają całego świata, szczególnie Europy, szczególnie też i Polski, która musimy mieć na uwadze, no jednak jest krajem przyfrontowym, jeżeli chodzi o toczącą się wojnę i w ten też sposób nie staje się też w pewnym znaczeniu konkurencyjne, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, bo co do zasady przecież wiemy, że tak jest, wystarczy zaobserwować wahania na giełdzie, co się dzieje. Natomiast ja głęboko ufam, że rząd polski poradzi sobie, jestem przekonany, że poradzi sobie z obecną sytuacją, która nie jest łatwa. Ta sytuacja popandemiczna, sytuacja wojny, sytuacja tego kryzysu światowego spowodowała takie, a nie inne skutki i spowodowała je na całym świecie. Istotą jest, żeby wprowadzać dalszą pomoc dla tych, których najbardziej dotyka ta sytuacja gospodarcza. Mówię tutaj o przemyśle, ale też z drugiej strony trzeba bardzo poważnie zastanowić się nad wszystkimi tymi mechanizmami unijnymi, czy je nie zawiesić, jak mówię tutaj chociażby o ETS-ie, czyli systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. No bo jeżeli tak się nie stanie, to naprawdę będzie bardzo ciężka sytuacja w przemyśle energochłonnym. Powstał nawet taki zespół w parlamencie, gdzie ja też zasiadam, z lewicy zasiada pan poseł Szejna, ponadpartyjny, i ten ETS będzie wykańczał przemysł cementowy, przemysł wapienniczy, w ceramice widzimy, co się dzieje. Także jeszcze tutaj, jeżeli nie będą decyzje ze strony Komisji Europejskiej takie, które będą skutkowały zawieszeniem tego parapodatku fikcyjnego, gdzie te uprawnienia się kupuje, jeżeli chodzi o Polskę, na giełdzie w Lipsku, no to ta sytuacja będzie jeszcze dodatkowo się komplikowała i będzie trudniejsza. Pani poseł, panią też prosimy o komentarz. Również bym prosił, żeby pani się, czy mogłaby się pani odnieść do tego ostatniego wątku poruszonego przez pana posła, czyli właśnie uprawnienia do handlu emisjami. Szanowni państwo i panie redaktorze, otóż ja nie postrzegam tej sytuacji w żaden sposób pozytywnie. Uważam wręcz odwrotnie, że będzie się ona pogarszać. Zresztą ekonomiści, eksperci mówią, że inflacja zwiększy się jeszcze na początku tego roku. Oczywiście chcielibyśmy pewnie wszyscy, żeby ta sytuacja się ustabilizowała. Natomiast ja niestety przestrzegam i bardzo boję się tego, żeby nie ustabilizowała się tak wysoka inflacja, żebyśmy nie mieli tego poziomu przez następny dłuższy czas, bo to wpływa po prostu na naszą gospodarkę i wpływa też na funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Oczywiście te wszystkie tarcze i wsparcie dla społeczeństwa jest bardzo istotne. Natomiast ja niezmiennie mówię o tym, że jedną z istotnych funkcji wsparcia ma do spełnienia Krajowy Plan Odbudowy, czyli pieniądze inwestycyjne, które w mojej ocenie również przyczyniłyby się do poprawienia sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Przypomnę tylko, szanowni państwo, i to nie są żadne wymysły. Otóż w ostatnie dane GUS-u to jest prawie 200 tysięcy zamkniętych i upadłych firm, czyli firm, które po prostu zamknęły swoją działalność. Są to najczęściej jednoosobowe albo drobne działalności gospodarcze, małe przemysły tak zwane. I to jest najgorsze, które w dużej mierze przecież przyczyniają się do naszego poziomu i wzrostu PKB. Stąd, szanowni państwo, sytuacja jest bardzo trudna. Jeśli chodzi o sam węgiel, nie wiem, czy do tego się odnosić. Otóż trudności z pozyskaniem tego surowca były bardzo duże. Dzięki oczywiście dobrej woli i wsparciu samorządów udało się w jakiejś części to zapotrzebowanie zaspokoić. Nie zmienia to jednak faktu, że przecież zimę mamy długą i nie wiemy też, jak to będzie się przejawiać czy też obrazować w ciągu tych kolejnych następnych miesięcy. Zabezpieczenie dzisiaj takiego jednorodzinnego domku, niedużego,
w węgiel, to jest około 4-5 tony, a węgiel kosztuje, czy też ekogroszek w tej lepszej parametryzacji, otóż około 3000 zł. Oczywiście wsparcie rządowe w tym zakresie pomaga, natomiast no nie zabezpieczy. Pamiętajmy o tym, że to jest 1,5 tony, które z racji tego wsparcia samorządowego społeczeństwo może otrzymać na jedną rodzinę. Wiemy o tym, że taka ilość węgla tego surowca na całe zabezpieczenie zimy nie wystarczy. Stąd no to są dylematy, to są wątpliwości. To jest nieustający niestety strach, co będzie dalej. A teraz pani poseł straszy. Natomiast... Teraz pani poseł straszy. A panie... mówiła pani wcześniej, że politycy powinni uspokajać. No tak, jak to różnie bywa w życiu. Ale panie redaktorze, no też no, trudno owijać bawełnę sytuację, którą dzisiaj mamy. Ja spotykam no tak, jak pan się, poseł myślę, powiedział, nie myślę, jest łatwa. Pan, nie jest łatwa, pan to prawda. Poseł również spotyka się z mieszkańcami, jest posłem z tego, co widzę, też bardzo aktywnym w swoim obszarze i w swoim okręgu. I my po prostu rozmawiamy z ludźmi. Ja często słyszę niestety, że jest trudno. Słyszę też coraz częściej niestety osoby, które poszukują pracy, przychodzą z podaniami o pracę do biur poselskich. To jest sytuacja, z którą jeszcze do tej pory niedawno nie mieliśmy do czynienia, więc panie redaktorze, mówmy prawdę, mówmy po prostu tak, jak jest. Nie straszmy oczywiście, ale pokazujmy faktycznie rzeczywistość. Natomiast jeśli chodzi o sam system ETS, ja uważam, że musi być w jakiejś formie on zreformowany. To nie może funkcjonować tak, jak do tej pory, ponieważ mamy też inną sytuację dzisiaj geopolityczną. Zdaje się, że też wiele krajów Europy, Unii Europejskiej, zdaje sobie z tego sprawy. Toczą się przecież nieustannie rozmowy na różnego rodzaju spotkania, szczytach, które są w tym obszarze również organizowane. Także myślę, że zmiany pewnie również nastąpią, ale też nie zapomnijmy o tym, że z ETS-ów mamy określone środki. Są to miliardy złotych, bodajże około 60 miliardów, które powinny być również przeznaczane na energię zieloną, na odnawialne źródła energii, na proekologiczne działanie, na transformację ekologiczną, transformację energetyczną, które to środki w mojej ocenie niestety na ten cel w naszym kraju przeznaczane nie są. Panie pośle, bo wypowiedzi pani poseł, przedstawicielka Lewicy poruszyła wątek KPO, a pańskie środowisko polityczne, Solidarna Polska, jest często wskazywana takim oskarżycielskim palcem jako tak, główny hamulcowy tych środków. Prosiłbym, żeby pan się odniósł do tej kwestii i być może jeszcze spuentował kwestię tych emisji, bo to jest ciekawe, co pani poseł powiedziała. Znaczy, jeżeli chodzi o KPO, to w ogóle ta nazwa Fundusz Odbudowy jest błędna. To jest fundusz pożyczkowo-podatkowy. Część pożyczkowa to jest 107 miliardów, spłacimy razy 3 według szacunków ekspertów, czyli około 300 miliardów. To jest wręcz lichwiarska część tego kredytu, a druga część to jest część dotacyjna, którą ale spłacimy. Ale na to zgodził się wasz premier. Pozwólmy ale skończyć panu posłowi. Pani poseł, a druga część jest dotacyjna. Już płacimy na przykład plastik, tak? Przepraszam, podatek od plastiku. Czy być może za chwilę będziemy jeszcze płacić podatek korporacyjny i wzrost składki do budżetu Unii Europejskiej będzie liczony w miliardach w górę. Także przede wszystkim trzeba skończyć z tą dezinformacją, że to są jakieś darmowe pieniądze od świętego Mikołaja. Nie, to jest bardzo wysoko oprocentowany kredyt i podatki, w które wpisujemy Polskę i Polaków. Jeżeli chodzi o ETS, to uważam, że wszyscy, naprawdę, jeżeli nie dojdziemy do jasnej konkluzji, żeby przestała na tym zarabiać finansjera, na tym spekulacyjnym rynku handlu emisjami CO2, na tym parapodatku fikcyjnym, gdzie tak naprawdę w szczycie to było 96 euro, na początku 5 euro. Ja pamiętam w czasach, gdy byłem asystentem w grupach politycznych jeszcze w Parlamencie Europejskim, to było 5-7 euro. Jak powstawał ETS i to miało być w ogóle złoty system. Te pieniądze, o których pani poseł mówi, które wpływają do budżetów państw narodowych, są znaczone. One mają być przeznaczane na to, jak pani też słusznie wskazała pani poseł, tą tak zwaną zieloną energię. A stabilne źródła energii to jest gaz, atom,
i między innymi węgiel. A polityka Komisji Europejskiej, w Polsce 70% energii to jest węgiel. A polityka Komisji Europejskiej była nastawiona na zniszczenie węgla, na dekarbonizację w imię czyszczenia planety. Jak została wyczyszczona? To widzimy dzisiaj po bombach i rakietach, które spadają na niewinny naród ukraiński. Żeby tam ktoś to CO2 zbadał, ile tam z tego jest tego CO2, poprzez wspólną politykę gazową Rosji i Niemiec, to myślę, że przeszłoby tym wszystkim ideologom. Pani poseł, dosłownie 40 krótko. Sekund, bo już ja nas czas chciałabym goni. Pana posła w sumie to zapytać, czy wy jesteście w rządzie, czy wy w tym rządzie nie jesteście? Jesteśmy. Przecież wszystkie jesteśmy te i środki będziemy. Negocjował wasz premier Morawiecki. Zgodził się na kamienie milowe. Wyście wszystko to potwierdzili, zatwierdzili, podpisali. No więc, a wy dzisiaj jako jeden z członów Zjednoczonej Prawicy kwestionujecie wszystkie te zapisy, które do Krajowego Planu Odbudowy zostały wpisane. W związku z tym ja naprawdę nie wiem, albo to jest jakaś schizofrenia, przepraszam za słowo, polityczna, albo wy państwo macie jakieś rozwojenie jaźni, albo się zdecydujcie, albo jesteście w rządzie, albo jesteście w jakimś ogonie, który nie wiadomo co chce i macha tak naprawdę tą szabelką, który nie wie o co wam tak naprawdę chodzi. Proszę się zdecydować, panie pośle. Albo wychodzicie z rządu i mówcie tak faktycznie, jak pan to dzisiaj przedstawia, albo jesteście w rządzie i stajecie naprzeciw swoim mocodawcom. Panie pośle, ja tego ostatnie zdanie. Nie jesteście w rządzie? Jeżeli mogę jedno zdanie, jesteśmy i będziemy, bo to jest najlepsza opcja dla Polski, po to, żeby Lewica i Donald Tusk nie doszli do władzy. I na tym musimy zakończyć nasz program. Bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej stacji. Dziękujemy. Pani Karolina Pawliczak i pan Mariusz Gosek, posłowie polskiego parlamentu, byli naszymi gośćmi. Kłaniam się nisko. A w naszym studiu już za chwilę program Wolne Głosy, Zagranica i Michał Trześniewski.